Cześć, witam. W ostatnich zakupach pokazywałam Wam kilka książek z wydawnictwa H-Art i obiecałam, że o tym wydawnictwie Wam opowiem. Jest to właściwie korporacja H-Art, która mieści się w Krakowie. Młodzi i ambitni twórcy chcą łączyć literaturę ze sztuką i bardzo mi się to podoba. Moja znajomość z wydawnictwem H-Art rozpoczęła się od tego absolutnie doskonałego utworu, od absolutnie doskonałej książki. Jest to książka Jakuba Wojnarowskiego zatytułowana Martwy sezon na motywach twórczości Brunona Schulza. Jest to właściwie komiks albo inaczej powieść graficzna, ponieważ autor ilustruje cytaty z Schulza następującymi obrazami, które są absolutnie doskonałe, psychodeliczne, symboliczne. Już kiedyś mówiłam, że Schulz byłby zadowolony. Ostatnie moje zakupy wydawnictwa H-Art to jest książka Ewy Toniak zatytułowana Olbrzymki, kobiety i socrealizm. Wiadomo, że socrealizm to był kierunek w sztuce i w literaturze panujący w Polsce po II wojnie światowej, gdzieś tak do śmierci Józefa Stalina. No i wszystko było podporządkowane sztuce użytkowej, czyli robotnikom. A tak definiował stalinizm kobietę. Stalinizm głosi kulturalną i zawodową emancypację kobiet. Ale zamiast próby zrozumienia istoty płciowości i jej uwarunkowań kulturowych, zakłada, że równouprawnienie płci oznacza prawo kobiety, co najwyżej do bycia taką jak mężczyzna. Pomimo znanego z socrealistycznych plakatów wizerunku kobiety na traktorze, można mówić o mizoginizmie literatury socrealistycznej, która, postulując oddanie bohaterek pracy zawodowej, rzadko w pracy je przedstawia. No i w tej książce autorka zawarła kilkanaście ilustracji najbardziej znanych obrazów czy okładek. To właśnie kobieta murarka. Jest tutaj kobieta na traktorze, kobiety wykonujące takie właśnie męskie zawody, ale o, na budowie. Ale o dziwo, w tym czasopiśmie, jak to było, Moda i Życie, postulowano o inną, mówiono o innej roli kobiety i okładki były nawet takie. To przypomina takie amerykańskie okładki z lat tam właśnie 50. Uśmiechnięta kobieta, pracowita, idealna pani domu, która no, się uśmiecha i czeka na męża wracającego z pracy. Książka naprawdę bardzo ciekawa, warto przeczytać. Ale największe wrażenie zrobiła na mnie to właśnie wydanie, składające się z dwóch części. Otóż reporterzy Piotr Gołuchowski i Marcin Kowalewski napisali książkę Apte, niedokończona opowieść. Jest to komentarz do zbioru grafik, które przeleżały ponad 70 lat w jednej z kamienic w Wieliczce, a narysował je Ryszard Apte, który w momencie rozpoczęcia II wojny światowej miał 19 lat. Był świetnie zapowiadającym się grafikiem, malarzem, muzykiem, wywodzącym się z zamożnej rodziny żydowskiej. A jako że wybuchła II wojna światowa, więc rodzina Apte przeżyła to wszystko, co wszyscy Żydzi, czyli aresztowanie. On został umieszczony w obozie koncentracyjnym, w takim przejściowym, w Stalowej Woli. Jego rodzice zginęli. I jako że mało wiemy o bohaterze, czyli o Ryszardzie Apte, oni postarali się odtworzyć w tej właśnie książce losy bohatera. Zacznę może od autoportretu. Tak wyglądał Ryszard Apte. Rysunki jego były różne. Za chwilę Wam pokażę, ale najpierw może projekty scenograficzne.
projekty scenograficzne i teraz rysunek Ecce Homo, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. O. I fragment ze wspomnień wyłania się obraz ostatnich chwil życia Ryszarda Apte. Jest obóz w Stalowej Woli. Ryszard Apte wraz z kilkoma więźniami uciekają, oczywiście zostają zatrzymani, znalezieni i w kilka dni później na teren obozu wjechały taczki, na których leżały sztywno trupy. Obu uciekinierów schwytano niedaleko w okolicy i zastrzelono. Ostatni raz patrzyłem w przezroczystą, już prawie pożółkłą twarz, która w tak rozmaitych okolicznościach pojawiała się ze swoim zagadkowym półuśmiechem przede mną, a która miała rozsypać się na zawsze. Zaletą tej książki jest opowieść o eksterminacji Żydów w małych miasteczkach, takich jak właśnie Wieliczka, Bochnia i inne, o których tak naprawdę niewiele się wie. A co to jest Niepokój? To jest reprint właśnie tego zeszytu z grafikami zatytułowanymi Niepokój. Tych grafik jest, zaraz żebym Wam nie skłamała, chyba 15. I tak właśnie się przedstawiają. To jest komentarz Ryszarda Apte do świata, do Biblii, do jego własnych przeżyć. A więc jestem bardzo zachwycona tym wydawnictwem H-Art i naprawdę serdecznie je polecam. A więc grafiki Ryszarda Apte i opowieść o nim samym. Kolejna to jest Ewa Schilling i codzienność. Cytowałam Wam z tyłu, że jest to Ewa Schilling, jest najbardziej znaną w Polsce autorką prozy lesbijskiej. I w tej książce mamy 13 krótkich opowieści o 13 kobietach, które właśnie mają taką homoseksualną orientację. No i te opowieści są krótkie i nic poza tym. Ponieważ ja przeczytałam z uwagą tę właśnie książkę o codzienności kobiet, o ich rozterkach wewnętrznych, o ich nieszczęśliwych miłościach, o czym? O życiu z rodzicami, którzy ich nie akceptują, o nauczycielce zakochanej w uczennicy, o i tak dalej, i tak dalej. Ale żadna z tych opowieści mnie nie porwała, nie wzruszyła, to znaczy nie wywołała jakichś głębszych emocji. Więc to jest taka książka, którą można przeczytać, zadając sobie pytanie, no jak pisze najlepsza autorka książek lesbijskich w Polsce, ale no dla mnie nic poza tym. Nie mogę jej specjalnie polecić, bo no mówię, mnie ona nie zachwyciła, nie wzruszyła, nie zastanowiła. Ale co nie znaczy, że odradzam Wam śledzenie wydawnictw korporacji H-Art. Wprost przeciwnie. Śledźcie te wydawnictwa, wejdźcie na ich stronę. Być może coś Was zainteresuje, bo naprawdę tytuły są nietuzinkowe, tytuły są bardzo ciekawe, niszowe, a więc warto zaglądać na stronę wydawnictwa H-Art. Dziękuję, do zobaczenia.